Siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Yuken, a w dzisiejszym odcinku powiem ci o 30 moim zdaniem najlepszych modach do Supermarket Simulatora, które sprawią, że twoja rozgrywka będzie o wiele bardziej ekscytująca, ciekawa i wciągająca. I moim zdaniem też są to takie mody, że jeżeli zaczynasz swoją rozgrywkę, to warto je mieć od samego początku, bo wiele ułatwią ci rozgrywkę, ale nie ułatwią w sposób taki, że dodadzą ci coś za darmo, wręcz czasem może utrudnią, sprawią, że ta rozgrywka będzie bardziej realistyczna. Przede wszystkim stawiamy tutaj na realizm. Także, drogi widzu, nie spodziewaj się, że będę ci tu mówił o modach, które dodają kasę i są skierowane do osób bez ambicji, bez pasji. Nie, takich modów ci tutaj nie przedstawię. Przedstawię ci mody, z których sam korzystam, z których jestem zadowolony i które działają. Także zaczynamy, moi drodzy, zapraszam do oglądania i idąc tym tropem, aby te mody ci działały, potrzebujesz taki oto pak, którego oczywiście możesz ściągnąć ze strony Nexus Moda. Nazywa się to Tobey Belfinex Melon Pack for Supermarket Simulator. To jest w ogóle podstawka, bez której nie będą ci mody działały. Ja widziałem, że często pod różnymi filmami niektórzy z was pisali mi komentarze, że nie macie takiego folderu w grze Supermarket Simulator. No jeśli nie macie takiego folderu, to oznacza, że nie macie modów i mody nie mogą wam działać. To jest podstawka, która sprawi, że te mody będą wam działały i to jest konieczne. Oczywiście nie będę wam mówił tutaj w tym odcinku, jak instalować mody, bo taki odcinek już wrzuciłem na kanale, a też nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo jak długo, także macie tutaj podpięty film, w którym tłumaczę, jak zainstalować mody. Tu skupiamy się tylko na modach i na ich nazwach i na ich funkcjonalności. Ale jest jeszcze drugi mod, moi drodzy, który moim zdaniem jest niezbędny i tutaj też wam, moi drodzy, go pokażę. To jest Texture Replacer. To jest mod, który sprawia, że możesz podmienić tekstury niektórych produktów i to też jest konieczne, jeżeli chcesz korzystać z tych modów, o których ci za chwilę powiem. Tutaj masz wszystko dokładnie zresztą napisane, jak to zainstalować, ale ja myślę, że w ogóle zrobimy takie coś, że dla osób, które wspierają mój kanał w ukłonach i w podziękowaniu w ramach wdzięczności, jeżeli będziecie mieli problem z zainstalowaniem tych modów, to mogę przygotować po prostu paczkę i za jednym, można powiedzieć, kliknięciem sobie to zainstalujecie. Mogę jeszcze nagrać taki szybki filmik, którym powiem, jak tą paczkę wgrać, gdzie ją wgrać i co z nią zrobić i będziecie mieli wszystko na gotowo. Ale to tylko taki ukłon dla osób, które wspierają mój kanał. Wiadomo, sytuacja win to win. Ja daję tobie wartość, ty mnie wspierasz i wszyscy są zadowoleni. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Pierwszy mod. I teraz, żeby była jasność, moi drodzy, ta kolejność, którą będę wam wymieniał, jest jakoś przypadkowa, nie ma jakiegoś większego znaczenia, to nie jest żaden ranking. Kiedy już masz oczywiście zainstalowane te dwie rzeczy, o których ci wcześniej powiedziałem, bardzo fajnym modem jest RDC Tweaker. Niby nazywa się beta, ale działa poprawnie. Co daje ten mod? No myślę, że tutaj będę musiał najlepiej uruchomić sprzedaż i otworzyć sklep, abyś mógł czy mogła to zobaczyć. Zresztą tak czy siak to zrobimy, moi drodzy, pod ten odcinek. I teraz tak, w tym modzie RDC Tweakers ustawiasz kilka rzeczy. Jedną rzeczą, którą sobie ustawiłem, no to jest szybkość mojego chodu. Zobaczcie, to nie jest, że mi coś laguje, bo czasami niektórzy mieli wrażenie, że mi coś laguje. Absolutnie mi nic nie laguje. Ja ten chód mam na tak wolny ustawiony. Dlaczego tak ustawiłem? Powody są dwa. Po pierwsze, często pisaliście w komentarzach, że jeśli ja zbyt szybko biegam między tymi regałami, to wam się kręci w głowie. Więc z czwórki ten tryb chodzenia ustawiłem sobie na dwójkę, co daje lepsze efekty dla osoby oglądającej. Po drugie, zrobiłem to też dla siebie, bo bywało tak faktycznie, że kiedy 4 godziny nagrywałem odcinek w ciągu dnia, to też mnie się w głowie, moi drodzy, kręciło od tego biegania między regałami. Także ja sobie tą prędkość tego biegu, a zresztą biegać zawsze mogę, bo wciskam shift i biegnę, tak? Także to nic mi nie zmienia. Natomiast samą prędkość chodu ustawiłem sobie na wolniejszą. I właśnie a propos prędkości chodu, to również możecie ustawić, jak pracuje nasz magazynier. Jak widzicie, moi magazynierzy chodzą dość zwinnie, sprawnie. Przyjrzyjmy się im, to też jest prędkość chodzenia. Nie chciałem jej ustawiać zbyt nierealistycznie. Uważam, że to jest taka prędkość, w jakiej ja bym się poruszał. I nie jest to takie ślamazarne, jak oni tam się poruszali. Także możecie się przyjrzeć naszym magazynierom. Proszę bardzo. Bardzo fajny sposób się poruszają i znacznie myślę, że jest to bardziej realistyczne. Trzecia rzecz, którą w tym modzie można ustawić, nie ostatnia, jest jeszcze więcej, ale którą ja ustawiłem, no to jest prędkość pracy naszych
kasjerów. I tutaj też stawiłem na realizm, oczywiście, moi drodzy, zobaczcie. Nie jest to zbyt szybko, nie jest to realistycznie. Chyba nie znam osoby, która by tutaj ustawiała to tak szybko, że po prostu podchodzi klient i nie ma zamówienia, bo byłoby to bez sensu i psułoby to całą zabawę z gry, jeśli nie miałbyś lub nie miała kolejki w sklepie. Jednak ta kolejka musi być, jak są klienci. Ale sam, drogi widzu lub droga widzko, przyznasz, że no, potrafią ci kasjerzy być w fabrycznej wersji bardzo ślamazarni i widzimy to na przykładzie, moi drodzy, tego, że jak my sami byliśmy na kasie, to potrafiliśmy obsłużyć dwóch klientów, podczas gdy nasz kasjer obsłużył tylko jednego. No także ja zmieniłem sobie tą prędkość. Jak widzicie, no mamy czterech kasjerów, więc tu pikania jest dużo, ale jest to taka prędkość realna. I tutaj się kilka opcji oczywiście ustawia, od prędkości kasowania po prędkość płacenia. I tak samo bardzo ślamazarne było to, co sobie zmieniłem. Nawet jeżeli ja byłem na kasie i klient już mi zapłacił, to on stał jak taki pajac przy tej kasie z dobre dwie sekundy, nie wiadomo po co, gdzie już powinien od tej kasy odchodzić. Akurat tam już po opcji płacenia ja sobie po prostu to skróciłem na maksa, że ten klient ma po prostu odchodzić, no bo jest to bez sensu, żeby stał jak taka nie wiadomo co. Kolejnym modem numer 2, to jest mod Quiet Cars, moi drodzy. Chyba każdą z was wkurzały te samochody, które tu jeżdżą i robią taki straszny hałas. Już nie mówię, że jedzie w Ferrari, które kurczę terkocze jak jakiś diesel, co w ogóle było nierealistyczne. I ja absolutnie się nie czepiam, bo wiadomo, że supermarket, skupiamy się na środku i to, co na zewnątrz, no tak nas mało powinno interesować. Natomiast te samochody jeżdżące, no było słychać w sklepie, były one wkurzające. Tam właśnie za pomocą tego moda możecie sobie te samochody wyciszyć. Chociaż już jest na stronie, moi drodzy, mod, który nazywa się Audio Settings i tam wiele innych ustawień dźwiękowych również możecie ustawić. Pewnie tam widziałem, że są ustawienia głośności tych kas fiskalnych, tak, tego kasowania i wielu innych rzeczy. Ja natomiast akurat z tego Audio Settings nie korzystam, bo na przykład ptaszki ćwierkające na zewnątrz mi kompletnie nie przeszkadzają. Wkurzały mnie tylko, moi drodzy, te samochody. Więc tu macie dwie alternatywy. Moim zdaniem to w ogóle, o czym teraz mówię, czyli ustawienia dźwiękowe, no to powinno być w ogóle fabrycznie zamontowane w Supermarket Simulatorze. Mod numer 3, moi drodzy, nazywa się More Freezers. No i słuchajcie, pewnie jeżeli zaczynaliście grę, nie mieliście tego moda, to wkurzało was strasznie to, że pokażę wam tam, gdzie mam więcej zamrażarek, że te zamrażarki są strasznie nierealistyczne, no bo kupujecie zamrażarkę, wstawiacie ją, no i co? Wkładacie 12 pizzy, jeśli dobrze pamiętam, i się miejsce kończy, że te zamrażarki były tak wypełnione do połowy, gdzie ja nieraz na odcinkach o tym mówiłem, bo jeszcze wtedy nie miałem tego moda, że no przecież to jest jakiś kurde skandal, że na przykład, o, na przykładzie kurczaków będzie to najlepiej widać, normalnie wchodziły nam do jeden rząd kurczaków, taki płaski, tak? Teraz mamy dwa rzędy kurczaków. Czyli tak naprawdę tych kurczaków wchodzi nam dwa razy więcej, ale jest to nadal, zobaczcie, realistycznie, bo zamrażarka jest wypełniona po full korek, czyli po samą szybę, tak jak to jest realistycznie w supermarketach. Nie jest to nic nierealistycznego, a wcześniej no, była wypełniona po prostu do połowy. Oczywiście te zamrażarki, kiedy ściągniecie, musicie je sobie kupić w meblach. Już wam pokazuję, moi drodzy, w komputerze. Jak widzicie, mimo tego, że mam szybszych kasjerów, kolejki nadal się ustawiają i jest wszystko super. Jest to nadal realizm. Heniu tu się nadal gapi na karton. Nie wiem, buzię widzi w tym tęczu, czy co on tu robi. No, wystraszył się chłop. Zobaczcie, moi drodzy, to jest taka istotna tutaj rzecz, że jeśli ściągniecie sobie tego moda z tym, z tą konkretnie tutaj zamrażarką, to macie ją tutaj droższą. I to też jest według mnie uczciwe, że jak normalnie, powiedzmy, zwykła zamrażarka kosztuje $400, czy w moim przypadku złotych, ale do tym przejdziemy dalej do tego, no to tą zamrażarkę podwójną kupujecie za 700, lub jeśli chcecie w jakimś fajnym białym kolorze, kupicie za 750. No ja mam akurat żółte, ale o tym opowiem wam w dalszej części, bo to też nie jest przypadek, że mam takie fajne, moi drodzy, zamrażarki. Dobra, także lecimy, no aż się nam tutaj ściemniło. Kolejny mod, moi drodzy, numer 4, i tutaj bym powiedział 4A, bo to są dwie rzeczy, to też są meble. To są, moi drodzy, półki, pięciopółkowa
pięciopółkowy regał. Dokładnie tak to się nazywa, czyli pięć pisane oczywiście rzymską literą, pięć tier shelf. Jest to pięciopółkowy regał. I moi drodzy, no to chyba nie muszę tłumaczyć, jak on działa. W skrócie można tylko powiedzieć jednym zdaniem, że no te normalnie fabrycznie macie, już wam pokazuję, fabrycznie w Supermarket Simulatorze macie takie regały, nie? Czteropółkowe. No i w przypadku książek spoko, bo miałem książki na przykład ustawione na pięciopółkowych regałach i to nie za bardzo po prostu tutaj oddawało, no nie było tego realizmu. No ale jest duża ilość małych produktów, takich jak na przykład chipsy. No można przyjąć, że chipsy się dało upchnąć. No tam widzicie, minimalnie u góry wystają, no ale ja gdzieś tam na to oko przymknąłem jeszcze w przypadku chipsów. Ale jak macie to jakieś tam orężady, czy nie wiem co, na początku rozgrywki możecie mieć za małe produkty, na przykład kawy, tak, czy herbaty, to zwróćcie uwagę, że tak dziwnie, dużo miejsca było wolnego, a w tym momencie zobaczcie, ile więcej towaru możecie wstawić. Ja akurat mam taką metodę, że sobie tak ustawiam, natomiast na temat rozgrywki już może nie będę wam tłumaczył. No na przykład w przypadku alkoholi, no to mam na czteropółkowych regałach, no bo wiadomo, te wina i wódki, jak widzicie, są wysokie, no ale to się jakoś komponuje, nie? To pasuje do tych czteropółkowych regałów. Przy czym, no już whisky, jeśli dobrze widzę, mam ustawione na regałach właśnie pięciopółkowych. I to, co wam teraz pokazuję, to jest, można powiedzieć, mod 4A, no bo to jest nadal to samo, tylko to jest jako inny mod, pod innym linkiem wam go muszę wkleić, bo to się osobno ściąga. No to jest po prostu pięciopółkowa narożna półka. Narrow shelf, czyli że właśnie taka połówka regału. Ja sobie akurat zastosowanie tej narożnikowej półki tutaj znalazłem, że jak mi się kończą regały, to akurat zobaczcie, ta połówka tak fajnie tutaj się komponuje. No może nie idealnie, jakbyśmy sobie tego życzyli, jest troszeczkę węższa, ale jakby na to można oko przymknąć. Generalnie mamy, jakby nie patrzeć, jeden regał więcej i można to miejsce fajnie wykorzystać. No i oczywiście te dwie rzeczy, czyli ta pięciopółkowa półka narożna i zwykła, pięciopółkowy regał, to macie tutaj, widzicie, pod, jak też wchodzicie w meble do sklepu, to też macie 5 tier shelf, tak, oraz narrow shelf. Przy czym tu od razu wam chciałem powiedzieć, że tutaj, no można powiedzieć jeszcze jedna rzecz, to jest ta czteropółkowy regał, ta połówka, ten narożnik również jest dostępny. Czyli tutaj ja wam dam linki do pięciopółkowych, bo o nich jest mowa, ale gdybyś ktoś chciał, zresztą wy możecie sobie znaleźć na Nexus modzie, też jest, moi drodzy, ta pięciopółkowa narożnikowa i czteropółkowa również jest dostępna. Dobrze. Mod numer, moi drodzy, 5. To jest polska waluta. No, dla mnie to, że mi się wyświetlają, jak widzicie, w prawym górnym rogu złotówki, kiedy bym podszedł do kasy, no teraz mogę kasjerowi przez ramię zajrzeć. Zobaczcie, mamy na kasie złotówki, tak? No i pominę oczywiście, że mamy złotówki w kasie, no może tutaj kasjer otworzy kasę, no nie otworzy, to będę musiał sam może wejść na kasę, ale to później wam pokażę, bo to też jest jakby późniejszy mod. No to jest po prostu polska waluta. Nazywa się oczywiście Polish Currency, ale żeby wam ta polska waluta działała, musicie mieć drugiego moda, czyli Currency Changer, czyli zmieniacz walut, że tak powiem. Jeżeli oczywiście tego samego Currency Changer byście zainstalowali, no to, moi drodzy, zmieniłoby wam walutę na przykład na euro, co ja korzystałem podczas serii Supermarket Simulatora właśnie w euro, bo stwierdziłem, że do euro jest mi bliżej niż do Stanów i do dolarów. Natomiast jeżeli już zainstalujecie sobie tą polską walutę, będziecie wszędzie mieli, zobaczcie, na każdym ekranie i nawet tutaj, jak podejdziecie do produktu, wszędzie będzie cena, moi drodzy, z złotówka, w złotówkach. Wszędzie będą złotówki i złotówki również jako pieniądze mamy w kasie, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Mod numer 6, moi drodzy. No, według mnie totalna petarda i to jest absolutna rzecz, która powinna być, ale to muszę sobie otworzyć w komputerze, jakbym chciał składać zamówienia, bo inaczej może to nie działać. Także sobie tutaj przykładowo, no mogę wam to też pokazać na magazynie. Magazyn będzie kolejną rzeczą, którą będziemy omawiali, więc spokojnie. Moi drodzy, podchodzicie sobie do produktu, klikacie scrollem, możecie wcisnąć F na klawiaturze, patrzcie. Jest taki dźwięk, pik. Czyli jest to mod, który nazywa się Portable Scanner.
No jest to po prostu ręczny skaner, który powoduje, że możecie, na przykład chodząc tutaj po sklepie, jeżeli nie macie magazynierów, mówimy o początkowym etapie, gdzie ty biegasz pewnie do komputera, musisz spamiętać, co masz zamawiać. To było tak bez sensu i to mnie tak wkurzało, bo brakowało mi właśnie czegoś takiego. I tutaj nagle widzę, że wedel się skończył. Pewnie oczywiście przyjdzie zaraz mój gagatek magazynier i mi go udostępni. No ale załóżmy teoretycznie, że nie mam tych magazynierów, że muszę to sam uzupełnić. Klikam sobie na, nie na cenę, tylko na tą ikonkę. I zobaczcie, odchodzimy do komputera i w komputerze będzie się wyświetlało tyle razy, ile klikniesz, tyle sztuk ci się tu doda. Więc także, drogi widzu, droga widzko, uważaj, zobacz. Dwa razy kliknąłem na Coca-Colę, dwa razy na wedla, no i dwa razy jest dodane. Potem sobie po prostu tylko w komputerze sprawdzasz, czy gdzieś tam ci się zgadza to z zamówieniem, czy omyłkowo źle nie kliknąłeś. No nie kliknęłaś, ale według mnie to jest po prostu totalna petarda. Mod numer 7, moi drodzy. Mod numer 7 to jest nic innego jak Store Customizer. Co to daje? No daje ci to, że możesz sobie ustawić nazwę sklepu, kolor tego banera, kolor ścian, kolor sufitów, kolor podłogi. Już ci pokazuję, drogi widzu, jak to działa. Tylko nie jest to związane z płytkami, które widzisz u mnie na podłodze, czy z sufitem, który mam podwieszany, ale o tym to za chwilkę, moi drodzy. Celowo, słuchajcie, nie zmieniam dniówki, bo wam chcę coś pokazać, bo to jest związane z kolejnym modem, dlatego nie zmieniam jeszcze tej dniówki. Zobacz, jak sobie zainstalujesz tego moda, będziesz mieć coś takiego jak Store Customizer. Wpisujesz sobie nazwę, wybierasz sobie kolor tekstu tego baneru, tło tego baneru. No jak widziałeś, drogi widzu, u mnie był żółty napis na czerwonym tle, więc wszystko się zgadza. Niestety nie zawsze to wszystko, jak widzisz, wczytuje, bo ja kolory ścian miałem chyba na czarne ustawione. Zobacz, możesz sobie kolor półek ustawić. No nie wiem, bym sobie ustawił, bo ja miałem szare, z tego co pamiętam. Zobacz, jaki masz wybór. Kolor półek, więc tak, po kolei może, żebyście się nie pogubili. Pierwsza zakładka to jest zakładka do ustawiania rzeczy w sklepie. No musisz się po prostu z tym pobawić, dojść do tego. Nie chciałbym też za długo wam tego tłumaczyć, bo odcinek będzie trwał z godzinę. Natomiast w wielkim skrócie, ustawiasz sobie nazwę sklepu, kolor tego baneru, tak, kolor ścian, kolor podłogi. To samo robisz dokładnie w magazynie i również masz wpływ na to, że możesz sobie kolor ścian ustawić oraz kolor regałów. I zobacz, kiedy wyjdzie u mnie na przykład, jak widzisz, drogi widzu, regały, no tak sobie akurat na szare ustawiłem, ścianę sobie ustawiłem na taką czarną, chociaż to wchodzi w taki troszkę inny kolor, ale zrobiłem to, moi drodzy, dlatego, że no po prostu chciałem, żeby mi to fitowało z moimi ekskluzywnymi lodówkami, do których oczywiście dalej przejdziemy. No i z tym po części jest związany mod Store Renamer, też wam go podlinkuję, natomiast nie musicie mieć moda Store Renamer, jeśli macie właśnie ten Store Customizer. Ale tak, żeby było jasne, możecie sobie, moi drodzy, jak najbardziej zmienić nazwę sklepu, jeżeli nie chcecie, chociaż myślę, że warto mieć ten Store Customizer, no bo warto mieć wpływ na to, jaki kolor ścian mamy i wybierać, no bo te fabryczne ściany, no nie oszukujmy się, nie są zbyt fajne. Dobrze, moi drodzy, właśnie, ósmy mod. To jest właściwie tekstura bardziej niż mod, ale to jest coś, co ja sam stworzyłem. Tak, drogi widzu, ja to stworzyłem. To są te płytki ceramiczne na podłodze, tylko u mnie, słuchajcie, przebija ta stara podłoga, jak widzicie. Co jest moim błędem, bo usunąłem niepotrzebnie jeden plik, który zamazywał jakby tamtą poprzednią teksturę. To jest tylko powód taki, że muszę ten plik jakby z powrotem tam dodać. Także ta tekstura jest jak najbardziej okej. Okay. Też ci go to podlinkuję, możesz sobie pobrać. I tak samo sufit podwieszany gipsowy zrobiłem, ale to zobaczycie dopiero za dnia. Także te dwie rzeczy zrobiłem tam przy okazji, z tego co pamiętam, w tej paczce, którą wrzuciłem na Nexus Mod. No zmieniłem też tekstury książek, żeby było no dla pani... Oprócz 365 dni, no to żeby było 50 twarzy Greya, ale dałem też takie fajne, myślę, ambitne, inteligentne książki, jakiegoś tam Bibera czy coś pousuwałem. Także macie fajne książki, no jest i też moja książka, także drogi widzu, będzie mi miło oczywiście, jak zostawisz suba u mnie na kanale, będzie mi bardzo miło, będę bardzo wdzięczny, bo to znaczy, że ci się ten odcinek podoba. Oczywiście komentarz pod filmem, drogi widzu, też możesz zostawić.
Dobrze, także moi drodzy, to jest mod numer 8, to się nazywa po prostu zmień wygląd podłogi, sufitu oraz ścian, texture pack, tak to nazwałem, linka też będziecie mieli do tego w opisie. Dziewiąta rzecz to jest z tym, co moi drodzy stworzyłem, to jest polskie tekstury, Polish Texture Pack. Dziewiąty mod to jest Polish Texture Pack, tylko tak jak mówiłem na początku, musisz mieć ten tekstury replacer, żeby to ci też działało. Co to są te polskie tekstury? A między innymi, moi drodzy, polskimi teksturami są lejsy. Są tutaj lejsy. Jak widzicie, no jest to rzecz, która robi robotę. No nie sugerujcie się książkami, bo akurat je sobie po swojemu podmieniłem i tych książek nie ma. I tutaj sobie chyba tylko Chibo zmieniłem. O, już widzicie, kawa nam się skończyła. I ta tekstura daje ci na przykład piwo tyskie, piwo Tatra, tutaj Harnasia, prawda, Żubra, Heinekena, to wszystko chłopacy zmienili. Zobaczcie, macie lody, no nie będę jakby tu wam wszystkiego pokazywał, bo to właściwie konkretnie o tym też nagrywałem odcinek, że wprowadzam polskie produkty. Także drogi widzu, jak chcesz zobaczyć, jakie produkty w tych teksturach się znajdują, to po prostu jest odcinek u mnie na kanale i tu myślę, że nie ma co się jakoś rozgadywać. Mod numer 10, moi drodzy, dla mnie to jest petarda, dla wielu z was może być to coś, można powiedzieć, co wam będzie przeszkadzać, czy będzie was męczyć, i ja jednak polecam z tego korzystać. To jest No Overwriting Labels. O co w tym chodzi? To jest taki mod, że jeśli wrzucicie jakiś produkt na półkę i macie etykietę tego produktu, tak jak ja tutaj mam tą inkę, której nie mam, bo się sprzedała. I teraz przyszedłbym z kartonem i chciał na tą półkę wrzucić jakiś inny produkt, to nie mogę wrzucić tego produktu, bo tu jest etykieta. Normalnie, fabrycznie w Supermarket Simulatorze wygląda to, widzowie, tak, że kiedy chcecie podmienić jakby produkt na półce, to wam się ta etykieta zamienia i nie ma problemu. Ten mod spowoduje, że nie możecie jakby omyłkowo, i tu mi chodzi tylko o to stosowanie omyłkowe, bo to wymaga od was troszkę kreatywności. Bo jeśli oczywiście, drogi widzów, chcesz sobie na półki od samego początku swojej rozgrywki rzucać te produkty byle jak, byle gdzie, to ten mod ci nie pomoże. On będzie ci raczej przeszkadzał. Ale jeśli chcesz mieć, no nie wiem, no tak jak ja tutaj mówię, mam obok siebie trzy kawy i to jest mój schemat, że tu mają być kawy, a załóżmy, pomyliłyby mi się regały, bo nie wiem, szybko, bo teraz wlazłem w legał, szybko bym biegł i nie wiem, pomyliłbym, załóżmy, no to jest akurat nierealistyczny przykład, jaki wam podam, ale niech będzie, i poleciałbym z chipsami Lay's, zamiast tu je rozładować, bym je władował tu, no to w momencie, kiedy nie miałbym tego moda, już bym te chipsy Lay's tu mógł wrzucić. W momencie, kiedy mam tego moda, nie mogę nadpisać etykiety i no, nie mogę się pomylić. Ale oczywiście, drogi widzu, jak klikniesz sobie lewym przyciskiem myszy, zobacz, tą etykietę możesz usunąć. Także to nie jest, moi drodzy, tak, że ta etykieta jest nieusuwalna. Nie, normalnie możesz ją usunąć, tylko po prostu trzymając karton w ręce nie możesz niejako nadpisać tej etykiety. Dobrze, moi drodzy, mod numer 11. To teraz właśnie wam pokażę. Wciskasz klawisz pauzy na klawiaturze. Nie wiem, czy to teraz zadziała, jak oni są w ruchu. Nawet nie wiem, czy ja mam to zainstalowane. Chyba akurat chwilowo nie mam tego zainstalowanego, bo robiłem porządki. W każdym razie, o co mi chodzi? Kiedy robisz moda House Restockers, no bo zobaczcie, to jest pauzowanie naszych magazynierów. Tak mówiąc, w największym skrócie, o, to będzie najlepsze podsumowanie. Na czym to polega? No zobaczcie, gdybym ja sobie przykładowo chciał teraz te lejsy przepakować na inny regał, no i tutaj zaczynam na przykład coś robić, no to za chwilę przylatuje mi, kurczę, gagatek magazynier, pan Heniu, i mi w tym przeszkadza, bo mi ładuje na półki. I jeżeli wciśniecie pauzę, wasi restokerzy, wasi oczywiście magazynierzy będą stali sobie przed sklepem, cierpliwie czekali, może palili fajeczkę, nie wiemy, co tam będą robili, a my będziemy w tym czasie sobie mogli robić, i jeśli znowu klikniesz pauzę, no to ci restokerzy zaczynają pracować. Oczywiście będziesz mieć komunikat, że magazynierzy są spauzowani, także nie przegapisz tego na pewno. No i właśnie, przechodzimy, moi drodzy, do moda numer 12, dlatego czekaliśmy tak długo z kończeniem tego dnia. Bo jak widzicie, mamy półki puste. No oczywiście, jeśli nie mamy produktu na magazynie, to nam nie uzupełnią, co jest oczywiste. Natomiast ten mod nazywa się, moi drodzy, The Night Shift. Na czym to polega? Ja już wam mówię. To mniej więcej można tak podsumować,
że słuchajcie, nasi magazynierzy pracują w nocy. Czyli kiedy ty kończysz dniówkę i klikasz następny dzień, to przez noc uzupełniają ci się zapasy towaru i po prostu wchodzisz rano do sklepu, w którym możesz otwierać sprzedaż i nie musisz się martwić, że ci magazynierze dopiero zaczęli pracę i że ci ten towar uzupełniają. Ten towar ci się do full uzupełni nocą, czyli taka nocna zmiana. Oczywiście, jak widzisz, drogi widzu, no u mnie na przykład chipsy się nie uzupełniły, bo nie mam ich teraz na magazynie. Bo tutaj robiłem też totalne przemeblowania, a zresztą to nie jest odcinek na temat rozgrywki, tylko to jest odcinek z poradnikiem. No ale gdyby ktoś zadał takie pytanie, dlaczego mi nie uzupełniło, to nie, że ten mod nie działa, tylko że nie mam go na magazynie. Więc to może też będzie taki protip, aby ten towar wam się oczywiście na półkach uzupełnił. Musicie mieć go na magazynie, a nie na przykład przed sklepem, bo to, że wy sobie zamówicie towar i będzie on leżał przed sklepem, to on się sam wam nie uzupełni na półkach. To jest według mnie dobre, fajne, bo to nie jest takie, wiecie, nie jest żadne oszukiwanie. Dobrze, moi drodzy, mod numer 13, jeśli tutaj dobrze widzę, to jest nic innego jak Storage Expansion. Bardzo fajny mod, który, jeśli już osiągniesz piąty poziom rozbudowy sklepu, pozwala ci zrobić coś takiego, że nie dość, że wielki magazyn, ładny magazyn, bo są fajne płytki, to jeszcze masz taką platformę, gdzie do góry też możesz sobie, zobacz, ustawiać regały. Jak widzisz, działa to wszystko, pracownicy chodzą. No ten to ja nie wiem, co tutaj znowu breakdance'a chyba tańczy, no ale to już u mnie jest norma. Chłopie, co ty robisz? Ale to nie jest wina moda, no po prostu czasem tak nasi restokerzy się tam gdzieś zawieszają, to o tym wiecie. Natomiast jest to fajne, bo nie jest to za darmo i masz to normalnie w komputerze dostępne, i musisz za to zapłacić 10 tysięcy złotych, co według mnie nawet mogłoby być droższe. Ja bym się wcale, słuchajcie, nie pogniewał, gdyby tak wielka rozbudowa tej platformy kosztowała nawet 50 tysięcy. Wcale bym się, moi drodzy, nie pogniewał. Byłoby to lepiej. Natomiast jak widzicie, zmienia to po prostu nasz magazyn na totalnie, można powiedzieć, wielki. Jak widzicie, u mnie na dużym levelu, prawie już maksymalnym levelu, to i tak wam powiem, że ten magazyn mam wypchany, jak widzicie, no, na full, tak? Przy mojej metodzie rozkładania towaru, jak widzicie, ten magazyn, no, jest totalnie tutaj zapełniony, mimo że jest taki wielki, także, drogi widzu, będzie ci się wydawało tylko, że to jest tak wielki magazyn, ale nie jest tak wielki, jak się to pozornie wydaje. Bardzo fajny mod, polecam. Oczywiście linka, drogi widzu, masz w opisie. Mod numer 14 to No Max Order Limit. Moi drodzy, no cóż to może być? No tutaj musiałbym poklikać, żeby wam pokazać, ale w skrócie. Normalnie jak zamawiacie towar, to możecie 10 produktów zamówić i ani jednego więcej. A teraz możecie tych produktów zamówić do 200 nawet. Zobaczcie. I mam w koszyku 35. Bardzo fajna sprawa. Bardzo praktyczna, bo nie ukrywam, że u mnie w ogóle było to podczas rozgrywania serii z Supermarket Simulatora, było nie dość, że męczące, że te 10 produktów można zamówić, to było to ani nierealistyczne, było to męczące, było to wkurzające, no właściwie wszystko na nie, żeby tego moda nie używać, więc jak najbardziej polecam wam, bo no bo po prostu, no 10 produktów w koszyku to jest jakaś masakra. No i tu myślę, więcej nie muszę ci tłumaczyć. Mod numer 15 nazywa się Store Delivery i tu to również jest związane z dostawami. I moi drodzy, jak wejdziecie i składacie zamówienie, to tu macie, zobaczcie, taki haczyk. Taki ptaszek. Jeżeli tego ptaszka zaznaczycie, to produkty, które zamówicie, a załóżmy, no nie, no tyle tej czekolady i torcika, to nie chcę zamawiać. No wiecie co, to ja może kliknę sobie jakieś produkty tak o, na szybko. Żebyście też to mogli zobaczyć tak namacalnie, że coś przybyło, tak? Kliknę sobie parę produktów i chcę wam pokazać po prostu, jak to działa. No dobra, no chyba starczy, bo to są produkty, które mamy w zasięgu wzroku. Ja akurat to tak zamawiam, korzystam, jak widzicie, w tej chwili ze skanera ręcznego, który mi się bardzo, bardzo, moi drodzy, sprawdza. No i cóż, no załóżmy tam 40 produktów, no załóżmy Coca-Coli, tyle nie chcemy. A się nie zorientowałem, że tyle Coca-Coli było. Mamy kliknięty, słuchajcie, ten ptaszek. I tu jest bardzo fajna rzecz, zobaczcie, musicie też zwrócić uwagę. To jest mod, który, moi drodzy, sprawia, że produkt dostarczony jest do was na magazyn. Rewelacja to jest, ale to nie jest, widzowie, za darmo, bo zobaczcie, za to, że ja dostarczam produkt na magazyn, muszę zapłacić 96 zł. Rozumiecie? To jest naprawdę
tutaj dość, no... Rozumiecie, dość realistyczne. Nie jest to tak, że wam samo się dostarcza kliknięciem za darmo, tylko skoro korzystacie z tej funkcji, towar dostarcza wam się sam na magazyn. I zobaczcie, dostarczyły się wody, no akurat tutaj się posprzedawały. Więc jeszcze na potrzeby tego poradnika wam tutaj poklikam, żeby wam pokazać. Jest to płatne, więc jest to uczciwe, tak? I dostarczane wam są produkty na magazyn. Warunek, aby to działało, moi drodzy, jest tylko jeden. Jeden i jedyny warunek, żeby to wam działało. Musicie mieć oczywiście produkty na magazynie. W sensie zaznaczone etykiety. Jak ja to zazwyczaj robię, to już wam tłumaczę. O, niech będzie na przykładzie tych chipsów, to też przy okazji zobaczycie. Moi drodzy, ja to zazwyczaj robię w taki sposób, że przychodzę, zamawiam każdego produktu, bo jeżeli na przykład masz nowe produkty, to ci zdradzę, drogi widzu, takiego małego protipa. Załóżmy, kupiłaś licencję, tak, masz nowe produkty i chcesz właśnie skorzystać z tej opcji. No to słuchajcie, no to zamówcie sobie wszystkiego po jednym kartonie. No na przykład mam ten żywiec, tak, czy cokolwiek to tu jest. Nie, to jest wino. No i sobie wrzucam, tu sobie wrzucam, tu sobie wrzucam, potem tam do góry sobie wrzucam i jeszcze sobie wrzucam. Wszędzie wrzucam sobie po razie, po czym idę do komputera, zamawiam ten produkt i on na magazyn nam się dostarcza. W ten sposób jakby przyklejacie etykietę do danej półki. I wtedy zobaczcie, kiedy wchodzicie w zamówienie, cyk, macie zaznaczony ten ptaszek, bo jeśli go odznaczycie, to będzie wam przed sklepem towar widniał. A jeśli zaznaczycie, jest na magazynie i teraz zobaczcie, uwaga. Tutaj chyba wodę zamawialiśmy, no i pewnie zamówiłem czegoś za dużo i zaraz zobaczycie też, jak ten mod działa. Już wam pokazuję, moi drodzy. Jeśli przykładowo zamówiłem za dużo wody i ta woda no nie mieści się na półkach, tak, bo nie ma przeznaczonej półki, to oczywiście ta rzecz, której za dużo zamówiłem, będzie nam przed sklepem tutaj sobie widniała. Natomiast plusem tego też jest to, że jeżeli by się półka zwolniła, to oczywiście możecie iść i sami uzupełnić, natomiast jak macie dużo kartonów, bierzecie ten karton, wciskacie L, no u mnie się pokazał komunikat, że no niestety nie mogę, bo jest pełne, albo że magazynier się tym zajmuje, natomiast kiedy wciśniecie L, ten produkt wam jest dostarczony na magazyn, bo pamiętacie, że za te produkty też zapłaciliście, aby były dostarczone na magazyn, więc wciskanie L nie jest tutaj żadnym jakimś, powiedzmy, oszustwem. Dobra, moi drodzy, mod numer 16. Mod numer 16 to jest RDC Stock Manager. Co to jest, moi drodzy? No to jest coś, co fabrycznie w podstawce w ogóle Supermarket Simulatora być powinno. To jest mod, który pokazuje wam stany magazynowe, tylko ja go chyba przez przypadek zaktualizowałem, bo robiłem porządki, więc teraz go u mnie nie widzicie. W każdym razie, bardzo fajny mod, który sprawia, że macie pokazaną ilość produktów na sklepie oraz ilość produktów na magazynie. I możecie sobie ustawić, tutaj mówię, akurat tego nie widać, bo ja robiłem porządki i chwilowo gdzieś mi go wywaliło, natomiast działa ten mod, zdecydowanie działa, bardzo fajnie, cały czas z niego korzystam. I jeśli na przykład nie chcecie, już wam pokazuję też, moi drodzy, jeśli nie chcecie z tym skanerem biegać między półkami i wzrokowo oceniać, co się skończyło, to macie drugą alternatywę, że wchodzicie w komputer i na przykład wy możecie sobie w pliku konfiguracyjnym ustawić, że na żółto wam podświetla, jeśli produkt zejdzie poniżej, nie wiem, ja to chyba ustawiałem u mnie 40 sztuk, a przykładowo jeśli zejdzie poniżej 10 sztuk, to się świeci na czerwono. I jeżeli widzicie, że na czerwono, wtedy zamawiacie. Tylko to pamiętajcie, że też liczy stany magazynowe na magazynie, tak? Jest to w dwóch nawiasach rozdzielone, jak to po prostu jest. Czyli co w jednym, na pierwszym nawiasie macie pokazane, ile produktów jest na sklepie, w drugim zaś nawiasie, ile produktów jest na magazynie. Dobra, moi drodzy, numer 17 to jest oczywiście VIP Series Gold Fridge and Freezer. No moi drodzy, to jest nic innego jak te piękne złote zamrażarki i lodówki, które są oczywiście mojego autorstwa. Także bardzo będzie mi, drogi widzu, miło, jak wprowadzisz do swojego sklepu. Zobaczcie, lodówki złote z żółtym, znaczy z logiem Tyskiego czy z logiem Tatry, z piękną dziewczyną w środku, też dopracowane. Tu nie będę może się za dużo na temat swojej pracy rozgadywał, bo jest osobny filmik na kanale. Natomiast jeśli, drogi widzu, chcesz też mieć no takie fajne złote lodówki, to jest to do pobrania, po prostu ci to podlinkuję.
stworzyłem lodówki po prostu własne, jak widzisz, z logiem Coca-Coli. No myślę, że tu nie ma co siebie za bardzo reklamować, bo jest o tym osobny filmik. Dobrze, moi drodzy, 18 rzecz. EZ Delivery Auto Rating and Quick Rating Tool. To jest bardzo fajne narzędzie właśnie też z dostawami towarów, które sprawia, że no nie masz po prostu takiego bałaganu w tych kartonach, tak? I że od razu praktycznie wszystko masz zamówione. No polecam ci tego moda, po prostu jest fajny do zamówień towarów. Nie jest to żadne jakieś tam ułatwienie nierealne, korzystam z tego moda, więc po prostu polecam. Moi drodzy, numer 19 to jest Auto Price Updater. No według mnie mogą być zwolennicy tego, mogą być przeciwnicy, natomiast zwróćcie uwagę, że przy dużej ilości, znaczy powiem tak, kiedy rozgrywałem serię, bardzo wkurzające dla mnie były te komunikaty, które były zbyt krótko i że nie dało się tego sprawdzić, że później musiałem ryć w komputerze ceny jakich produktów się zmieniły. Ten mod, moi drodzy, sprawia, że kiedy zmieniają się ceny danych produktów, to ty nie musisz się o to martwić i one ci się same zmienią na półce. No ty, prowadząc sklep, możesz odegrać to w ten sposób, że po prostu pracowników masz, tak jak jest to w Żabce, chodzą pracownicy i ceny zmieniają. Więc nie musisz, drogi widzu, się martwić o zmianę cen, mało tego, w tym Auto Price Updater możesz ustawić sobie, żeby ceny były na przykład o grosza tańsze lub o grosza droższe, czy o złotówkę. Jak widzicie u mnie 4,23, 4,25 to jest cena ta rynkowa. No czasami jest o 2 grosze, czasami o grosz, bo ja to tam na dwa fronty ustawiłem. Natomiast co do moda akurat Auto Price Updater, też nie będę się jakoś więcej rozgadywał jak on działa, bo wrzucałem specjalny film, który tam z 10 minut trwa, którym odnośnie tego moda wszystko tłumaczę, więc tu myślę, że moi drodzy, nie ma po prostu sensu jakoś tego odcinka przedłużać. Jak, drogi widzu, chcesz zobaczyć konkrety odnośnie Auto Price Updater, czy odnośnie automatycznych cen, to zapraszam Ciebie, na kanale jest odcinek. Moi drodzy, numer 20. Zbliżamy się do końca, wiem, że ten odcinek trwa długo, ale staram się Wam też, moi drodzy, to dość dokładnie wszystko wytłumaczyć, a sporo tych modów jest, ze wszystkich w większości korzystam. Numer 20 to jest nic innego jak supermarket online, czyli e-commerce. Zobaczcie, mamy zamówienia. No ja może tutaj wezmę na potrzeby tego poradnika jakieś krótkie zamówienie, klikasz accept i masz napisane, zobacz, po lewej stronie wyskakuje ci takie okienko. Nie dość, że masz napisaną nazwę, oczywiście u mnie jest ona po polsku, ponieważ, moi drodzy, mam te polskie tekstury i polskie nazwy, ale oprócz tego, jakby ktoś miał problem, wyskakuje ikonka i w tym momencie no, znalezienie produktu jest banalnie proste, bardzo mi dużo właśnie, moi drodzy, ta ikonka pomogła. Jeśli wiesz, gdzie masz co poustawiane, no ja tutaj idę chyba po pieprz. O nie, widzicie, to nie jest ten regał, tutaj mam pieprz. No idę sobie po pieprz, tak? Klikasz prawym przyciskiem myszy, żeby zdjąć to z półki. Teraz idziemy po Coca-Colę, którą gdzieś mam w lodówkach oczywiście. Czyli po prostu ty realizujesz zamówienia online. Ja tutaj polecam robić to oczywiście... Oj, coś popsułem? Nie, już mam. Coś tutaj chyba już jest spakowane? Serio? Chyba się skończyło, no dobra. No i potem tutaj zniknął oczywiście nam, słuchajcie, ten... zniknął nam, moi drodzy... A nie, pusty karton. A bo kurczę, ja tego moda, wiecie co, z kartonem sobie ściągnąłem. To teraz niedobrze. Widzicie, to te mody dwa się gryzą. Czyli muszę tego moda z kartonem po prostu wywalić. Niepotrzebnie tak. Dobra, tutaj jest nasze zamówienie. Widzicie? Bo źle kliknąłem i... Dobra. Teraz jest Coca-Cola. Coś mi nie grało, bo mi się to pogryzło, słuchajcie, z drugim modem. Ale to o nim jeszcze wam powiem na koniec. Bo jest taki mod, że możesz sobie towary przekładać między półkami. Także zobaczcie, macie napisane well done. Więc oczywiście idziecie z tym zamówieniem do skrzynki pocztowej. No i wysyłacie. Ja tutaj też wam nie będę pokazywał, moi drodzy, dokładnie jak to dostajecie, jak widzicie, pieniądza. I jest wszystko spoko. Tyle, co mogę powiedzieć, to... O, skrzynka jeszcze odgłosy wydaje. Tyle, co mogę powiedzieć, to polecam to stosować, jak nie ma klientów w sklepie, bo chodzenie między klientami jest dość trudne. Fajna opcja, zanim otworzysz sklep, żeby to porobić. I tu nie będę więcej może mówił na temat tego konkretnego moda, bo też o nim nagrałem osobny odcinek. A linka w opisie do każdego moda wam oczywiście daję. Mod numer 21. No more doors. No już nie mówimy, moi drodzy, o tych drzwiach, chociaż ja często się na nich tutaj wieszałem, jak biegałem z kartonami, szczególnie na początku, i te drzwi jakoś mi... nieraz psuły całą zabawę,
tak bardziej można powiedzieć o tych drzwiach tutaj, bo jak kupisz ten magazyn, to te drzwi tu będą tak chamsko otwarte, to takie brzydkie stare drzwi i ciężko jest tutaj równo ustawić półki. Czyli w jednym skrócie ten mod po prostu usuwa drzwi. No, według mnie nie jest to nic nierealistycznego, no bo można przyjąć, że jak zamykamy sklep, to roleta tutaj zjeżdża i zamyka nam drzwi, tak? A zresztą złodzieje i tak w nocy nie wejdą, ponieważ magazynierzy, nasi gagatki tutaj w żółtych koszulkach z naszym logo, moi drodzy... O, proszę. Jak swoją drogą, drogi widzu, chcesz też mieć magazynierów z żółtymi koszulkami, to napisz w komentarzu, chętnie ci podeślę teksturę. Będziesz mieć moje firmowe koszulki. No, także magazynierzy w nocy pracują, to sklepu pilnują. To oczywiście taki żart troszeczkę, ale no, mnie te drzwi wkurzały. Generalnie mnie te drzwi wkurzały. Mod numer 22, moi drodzy. Unrestricted Placement. O co w tym chodzi? Tutaj od razu ci powiem, że z tym modem trzeba uważać, drogi widzu. Pamiętam w poprzednim odcinku, jak mówiłem o modach, to dosyć dokładnie go pokazywałem. Tutaj też się nie będę jakoś dużo rozgadywał. Po prostu, często jeżeli chcesz postawić jakiś mebel, to masz z tym problem. Zobaczcie, jak na przykład stawiałem normalnie zamrażarki, to między nimi była taka chamska szczelina, bo nie dało się bliżej jednej do drugiej dostawić. Teraz mam je tak ładnie dostawione, no idealnie, no wizualnie widzicie, dochodzi zamrażarka praktycznie do zamrażarki. Wygląda to idealnie. Ten mod sprawia, że możecie tak naprawdę mebel stawić gdzie sobie chcecie. Ale trzeba z nim ostrożnie, zobaczcie, no jeżeli chciałbym, mimo że mam linie pomocnicze, że tu jest regał, ja mogę wstawić tę lodówkę tutaj. Mogę ją na dworze postawić, słuchajcie, za oknem. Natomiast dlaczego z nim ostrożnie? Bo jeżeli na przykład weźmiecie sobie taką lodówkę i stawicie tak, to już pominę, że oczywiście będzie wam ściana przebijała, co jest najmniejszym problemem, to niestety jeśli za bardzo nadużyjecie tego pola stawiania, to będą przychodzili klienci i będą ci mówili, że oni tego produktu nie mogą znaleźć. Jakby ten mebel nie będzie po prostu widoczny, więc ja ci polecam delikatnie to nadużyć, że nie wiem, minimalnie tutaj, zobacz, chcesz, nie wiem, minimalnie o pół centymetra dostawić lodówkę, gdzie już byś tego tak normalnie, no tak to by oczywiście brzydko wyglądało, więc jaki to jest sens, no tutaj akurat przesadziłem, ale chodzi mi o to, że chcę ci pokazać, że można, nie? Że jeżeli chcesz na przykład dostawić, czy o, może te regały, jeżeli mam, i chcę go, zobaczcie, dostawić bliżej, tak troszeczkę głębiej, o pół tam milimetra, no to ja mogę to zrobić i wtedy mi się to, powiedzmy, jakoś komponują te półki, jest git, ten regał na tym nie cierpi, a bez tego moda nie mógłbym tego zrobić. No jakbym się uparł, to pewnie mógłbym go jeszcze kawałek dalej wstawić. Ale to tylko wiecie, to wszystko z rozsądkiem bym polecał robić. No i zobaczmy tak. No i załóżmy, że zobaczcie, tak wstawiłem, żeby te półki się jakoś komponowały, nie? Tylko też nie możecie przesadzać, bo wtedy, tak jak mówię, klienci nie będą mogli znaleźć produktu, to jest raz. A dwa, że no słuchajcie, możecie według mnie tutaj dużo miejsca zaoszczędzić, czasami na takich milimetrach przysłowiowych. Także polecam, bardzo fajny mod, ale tak jak mówię, ostrożnie trzeba się z nim obchodzić, bo jeśli ty, drogi widzu, przesadzisz, szczególnie na przykład tu z zamrażarkami czy z lodówkami i przykładowo, nie miałbyś takiego, no ja tutaj już teraz mam większą powierzchnię, więc też ciężko mówić, ale załóżmy, te zamrażarki byś wstawił lub wstawiła, drogawicko, nie wiem, za blisko siebie, o tak, że tu by się nie, nawet przejść nie dało, że nachodziłyby te strefy tych kwadracików, no u mnie akurat ich nie widać, bo mam jasną podłogę w tej chwili, to jest niestety minusem tej podłogi, natomiast klient nie znalazłby ci ani kurczaków, ani mirindy. Także to ci od razu mówię, ostrożnie, moi drodzy, z tym modem. Polecam to tak stosować raczej wiecie, w wyjątkowych sytuacjach i o, widzicie, jak wam się krzywo postawi, to wtedy możecie sobie, no ja tu teraz też tak słabo widzę, ale nie będę się skupiał, słuchajcie, na lodówce i ustawianiu zamrażarki, bo o, dobra, niech sobie stoi tam, ten odcinek nie jest o moim perfekcjonizmie. Także bardzo fajny mod. Mod teraz, moi drodzy, przed nami numer 23, Better Checkout House. Na czym polega ten mod? Chodzi o to, że to jest lepsze zachowanie tych klientów. Pewnie, drogi widzu czy widzko, zauważyłeś lub zauważyłaś, że często, kiedy jeszcze ty jesteś na kasie, to masz już kasjera, to ci klienci dość dziwnie się zachowują, że często ty masz pustą kasę, a ustawia się kolejka do twojego kasjera i mogłoby to, jeszcze narzekają, że jest zbyt długa kolejka, a kurczę, u ciebie nikt nie chce kupować. Albo odwrotnie, ustawiają się do ciebie, a do kasjera nie. Więc mówiąc w skrócie, tak jak jest to przedstawione w opisie tego moda,
Jest to po prostu lepsza logika klientów. Klienci wybierają kasę, do której kolejka jest najmniejsza. Czyli jeśli masz czterech, no tak nie zawsze to działa idealnie, ale no generalnie rozkładają się ci klienci tak w miarę porówno i w przypadku, gdzie masz dużo tych klientów, no to jest to bardzo, bardzo, bardzo takie sprawne, fajne, no po prostu zmienia to całkowicie jakość. Dobrze, moi drodzy, bardzo fajna rzecz, 24. No tutaj, jeżeli byśmy mieli robić ranking, to ten mod by się pojawił gdzieś na samej górze, ale tak jak mówię, ta kolejność, którą mamy tutaj, jest totalnie przypadkowa. Moi drodzy, to jest coś takiego. Co to jest? Jak myślicie? No są to palety, moi drodzy, palets display. To jest ten mod, tak on się nazywa. No ja korzystam z tego moda akurat do takich wielkich rzeczy, bo na przykład ten tytan nawet musiałby być na regale czteropółkowym, na pięciopółkowy, no to nie ma opcji go wstawić. Musiałby być na czteropółkowym, strasznie mało tego na półkę wchodzi i strasznie jest to... No nie podobały mi się te tytany, mimo że te Lenory i tak dalej, no wizualnie mi się podoba, to wszystko kolorowe jest, ale mało tego wchodzi na półkę. Już o papierze strajtaśmie to nie wspomnę, gdzie jestem na momencie, gdzie mam cztery rodzaje tej strajtaśmy. Także, moi drodzy, wstawiłem sobie na środku takie oto palety, które często widzimy w Biedronkach czy w innych marketach. I po prostu zobaczcie, ile tak naprawdę papieru toaletowego wchodzi na taką paletę. Ja nie jestem wam w stanie tego przeliczyć, ale łatwo powiedzieć, że... A zresztą możemy sprawdzić, słuchajcie. Na zwykły taki regał czteropółkowy byście wstawili, moi drodzy... Już wam postaram się to jakoś policzyć. Na czteropółkowy, razy cztery papiery na regał, razy cztery półki, czyli 16 papierów toaletowych byście wstawili. A tu zobaczcie, macie już 8 na jednej warstwie, czyli na połowie palety już jest 16, czyli wstawiacie dwa razy więcej, bo 30, tu niby chyba 2 powinno być. No jeżeli dwóch brakuje, no to 32, no dobra, no ale... No można powiedzieć, że... No tak, można powiedzieć śmiało, że dwa razy więcej jakby na jednej półce wstawiacie, a ta paleta jest o tyle wdzięczna, że ona nie ma, słuchajcie, żadnej strefy. Wy tu teraz tego nie zobaczycie w zasadzie. Musiałbym z tą paletą wyjść na dwór. I zrobię to dla ciebie, drogi widzu, także będzie mi bardzo miło, że jak docenisz moje starania i zostawisz mi komentarz i łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów. O, zobacz, drogi widzu. I oczywiście to, że ja wychodzę teraz na dwór i tu postawiłem... To jest właśnie też zasługa tego moda, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli Unrestricted Placement. Ale chodzi mi o te kwadracie, o te, wiecie, o tą strefę danego mebla. Widzicie, ta paleta praktycznie nie ma takiej strefy. Więc możecie ją dosłownie upchnąć. No, ja bym tu raczej polecał to jednak tak upchnąć, żeby no, jakąś logikę to dla was miało i nie psuć tego realizmu, bo wiecie, tak upychać byle gdzie, byle jak. Natomiast ja akurat, jeśli chodzi o te palety, tutaj jest minimalna taka strefa, ja ją troszeczkę nagiąłem i tak po prostu dostawiłem. Widzicie? Bo jeżeli tak tak postawicie, to macie przerwę między paletami, a ja sobie te palety praktycznie do siebie tylko dołączyłem. Już tam nie będę równo układał. Jedyne, co należy w przypadku tych palet pamiętać, tak jak widzicie, macie tutaj taki dzyndzel z ceną i z produktem, także pamiętajcie, że to musi być z przodu, tak? Przede wszystkim też dla ciebie. Nie możecie ty na przykład tym czymś do ściany ustawić, bo byłoby to, moi drodzy, bez sensu. Dobra. Mod numer 25. No niby to jest detal, niby to jest jakiś szczegół, nie jest to nic jakiegoś, nie wiem, co można by zaliczyć, że jest niezbędne, ale dla mnie bardzo ważne, może dla ciebie, drogi widzu, też. Zainstalowałem go sobie niedawno, działa. To chodzi o to, że jak wychodzisz ze sklepu, to tu leży jakaś masa śmieci porozrzucanych, jakichś gazet, nie wiadomo czego, a tutaj po prostu przed sklepem te wszystkie śmieci znikają, czyli tak jakbyś zatrudniła firmę sprzątającą. No szkoda, że jeszcze nie da się tych płytek jakoś wyczyścić, żeby były takie bardziej czyste, bo w sklepie takie ładne mamy, a tu taki brud, smród i ubóstwo. No ale nie ma tych śmieci, no mówię, jest to drobny detal, chociaż dla mnie to jakoś osobiście zrobiło. I tak jak sobie wyjdziecie ze sklepu, chociażby po to, jak towar nosicie na początku, bo rozumiem, że w początkowej fazie jeszcze no nie masz magazyniera i sam ten towar robisz. Ja swoją drogą chcę od nowa zacząć serię Supermarket Simulatora i również będę się z tym znowuż mierzył, bo chcę wyższą poprzeczkę sobie postawić, to po prostu ładnie wygląda i jest to takie fajne, że nie ma tych śmieci. No mówię, drobiazg, ale dla mnie robi to robotę.
Dobrze, mod, moi drodzy, 26. Ja akurat go w tej chwili nie mam, ale polecam. Używałem go przez długi czas, ale no po prostu nie był mi on potrzebny. To jest po prostu spolszczenie, Polish Language, czyli no po prostu polski język. Fajnie zrobił to gościu. Jak wejdziecie na sobie na menu, to macie wszystko po polsku. Każdą opcję macie po polsku, każdy komunikat. Przy czym mi to akurat no nie było do niczego potrzebne. A chyba przy tych zamówieniach z tego sklepu online coś mi tam psuło i przez to niestety musiałem to wywalić. Nie jest to absolutnie wina twórcy spolszczenia, bardziej po prostu to, że te dwa mody nie są ze sobą kompatybilne, że jakby ten bardziej ten mod e-commerce, czyli sklep internetowy, po prostu nie czyta tych spolszczeń i miałem bałagan w produktach, tam nie mogłem się odnaleźć. I tylko dlatego to wywaliłem, ale no generalnie, jak wiecie, no w Supermarket Simulatorze nie macie aż tak dużo tutaj rzeczy angielskich, z którymi byście sobie nie poradzili. No, to jest mój powód, dla którego ja wywaliłem, natomiast polecam, bardzo fajna opcja i fajnie, że chłopak to zrobił, że jest takie polskie tłumaczenie. Także oczywiście też macie linka do tego w opisie. No i moi drodzy, powoli już zbliżamy się do końca. No i myślałem, że szybciej mi to wyjdzie wam wszystko pokazać. Bardzo fajny mod, numer 27, Checkout Tem. Czyli co innego, nic innego jak też taki detal, ale to jest kwestia gustu. Jeżeli to kogoś z was wizualnie męczy ten... Ja na przykład w komputerze mam wszystko na ciemny motyw YouTube'a, wszystko mam na ciemnym tle. Nie męczą mi się tak oczy i tutaj też mam taki ciemny motyw, zobaczcie, i tutaj na kasie fiskalnej i na terminalu, wszędzie jest ciemne. Oczywiście tutaj wszedł update do tego moda i w pliku konfiguracyjnym możecie sobie dosłownie wpisać kolory, jakie chcecie, dla czcionki, dla wszystkiego. Ja akurat jeszcze się tym nie bawiłem, jeszcze tego nie zmieniałem. No jakby, wiecie, jeszcze tak się nie zmieniałem, ale myślę, że pod barwy sklepu też będę chciał się tym pobawić. Działa to w każdym razie, to mogę wam potwierdzić, że jak widzicie, to działa i jest wszystko spoko. Mod numer 28. Teraz z niego nie korzystałem. Natomiast możliwe, że... Znaczy teraz już nie będę raczej korzystał, ale na początku wiem, że było to dość uciążliwe. Mod się nazywa Trash Bin Varying. O co tu chodzi? Że często, zobaczcie, rozładowywaliście sami produkt i jak się spieszyliście, to mówię o momencie waszych początków, lub jeżeli ty, drogi widzu, jesteś na tym momencie, co zaczynasz, no to nie masz tych magazynierów, zresztą nie polecam za szybko w to iść. Często jest tak, że w kartonie jakaś jedna sztuka zostanie produktu, a ty nie masz co z tym po prostu zrobić. No i tutaj w tym momencie jest sytuacja taka, że kiedy będziesz miał produkt lub miała w kartonie, no to da ci komunikat, że chcesz wyrzucić po prostu produkt, za który zapłaciłeś lub zapłaciłaś. Czyli takie ostrzeżenie. Mi się pewnie, przyznam wam szczerze, zresztą chyba każdemu z nas przez przypadek zdarzyło nie jeden produkt wyrzucić. No na pewno nie był to pełen karton z produktami, bo to widać, ale są niektóre takie kartony, w których nie widzisz, że jeszcze coś w tych kartonach jest. Ja często miałem patent, że stawiałem na ziemi i tam zaglądałem, ale wiecie, to było męczące. A tutaj jest takie ułatwienie, że dostaniecie ostrzeżenie. Według mnie bardzo fajna opcja, można dużo czasu po prostu zaoszczędzić. Już, moi drodzy, zbliżamy się do końca. 29. mod to Delivery Organizer. Bardzo fajna rzecz. Szczególnie jeśli jeszcze do końca nie macie tego magazynu, chociaż nawet wam powiem, ja mając magazyn, go używam tego moda i bardzo mi się on sprawdza, bardzo jestem z niego zadowolony. Na czym to polega? Że jeśli zamawiacie jakieś różne produkty i one wam tutaj zostają. Jak widzicie, kiedy ja za dużo zamówię, to też mi zostają, więc nie mam tak samo jak wy. Natomiast chodzi mi, moi drodzy, mniej więcej o to, że segreguje wam ten mod kartony według wielkości. Bo jak widzicie, no macie takie kartony, no czy to ja zdjąłem, więc wiadomo, no ta Coca-Cola stała tutaj, nie? To jest inny rodzaj kartona, od papieru toaletowego czy od ziemniaków w ogóle macie olbrzymie, od kawy macie takie połówki, jeszcze tam do soli macie jeszcze mniejsze. Czyli no właśnie nie bez powodu tak pokazuję na różne miejsca, bo właśnie jak zamówicie dużo różnych produktów, to wam posegreguje w takie, no można powiedzieć, piramidy według wielkości tych kartonów. Według mnie bardzo fajna rzecz, szczególnie jak ty sam uzupełniasz magazyn i musisz uzupełniać według wielkości, czy sobie rozplanować, to dużo ci to pomaga, nie masz takiego miszmaszu. No dla mnie fajna rzecz, niby drobiazg, ale bardzo fajna rzecz.
I ostatni mod, o którym, drogi widzu, ci dzisiaj powiem, to jest mod, którego używałem nagrywając serię Supermarket Simulatora. Czasem go używam, natomiast uwaga, nie polecam go używać zbyt często. Bardziej polecam używać na takie okazje wyjątkowe, że robisz jakąś akcję promocyjną. Jest to oczywiście mod More Customers. To jest mod, który sprawia, że masz dwa razy więcej klientów, co za tym idzie, dwa razy wyższą sprzedaż. Z jednej strony, ja od razu mówię, nie uważam używania tego moda za oszustwo, bo jeśli masz więcej klientów, to ty i tak musisz ten towar uzupełniać, więc to nie jest tak, że ci pieniądze lecą z nieba, ale faktycznie testując tego moda, tak mniej więcej widząc, jakie mam obroty, to one są dwa razy większe, czyli ta sprzedaż dzienna jest dwa razy wyższa. Minusem tego moda, że do stosowania codziennego, jest to, że zbyt szybko, moim zdaniem, wlatuje ten level. No bo wiadomo, jak masz dwa razy więcej klientów, no to masz dwa razy więcej punktów sklepu, no to co za tym idzie, szybko wbijasz te levele. Kasa ci przybywa, ale no też w zależności, no nie za darmo ci przybywa, bo musisz uzupełniać towar, a towar są klienci w stanie ci wymieść totalnie. Na dłuższą metę uważam, że jest to, moi drodzy, męczący mod. Raczej polecałbym stosować, jak robisz jakąś akcję raz na jakiś czas, tak po prostu, do jakiejś adrenalinki, spoko. Natomiast no nie polecałbym go stosować tak codziennie i jak zacznę nową serię, to nawet nie możliwe, że zacznę tą serię od zera, to w ogóle ani razu nie będę tego moda używał, no chyba, że widzowie stwierdzą, że robimy, no to raz na jakiś czas go użyję. Natomiast nie polecam, bo nie daje ci, moim zdaniem on też psuje troszkę tą adrenalinę, że musisz zbierać kasę, bo jednak podwaja ci tych klientów, czyli tak jak mówię, co za tym idzie, no twoje obroty też się podwajają. Tutaj akurat nie polecam stosowania go zbyt często, ale raz na jakiś czas to tak. No i to tyle, drogi widzu, jeśli chodzi o te mody. Mam nadzieję, że dosyć wyjaśniłem dobrze. W opisie masz linki do wszystkich modów po kolei, tak jak tutaj mówiłem na filmie, ponumerowane, opisane nazwy. A jak chcesz, oczywiście, drogi widzu, mieć też taki fajny sufit, jak widzisz, gipsowo-kartonowy, podwieszany, ładny i płytki, to jest moje autorstwo, także też tam w tej paczce linków ode mnie dostajesz taką możliwość. Tak samo możesz sobie ściągnąć te piękne złote lodówki. Będzie mi bardzo miło, jak dodasz je do swojego sklepu. Możesz tam właśnie na Nexus Modzie zrobić screena i wrzucić, jak to wygląda w twoim sklepie. No i tutaj zainspirowany, pozdrawiam widza, który do tego mnie zainspirował, bo wrzucił właśnie screena, jak ubrał magazynierów w swoim sklepie w koszulki z moim logo. Pozdrawiam ci, kolego, no wczoraj miałem live'a w tym czasie na drugim kanale i jak zobaczyłem to kolega ze mnie się śmiał, że tam jakiś striptease chyba widzę na drugim monitorze, a mnie po prostu zatkało, jak to zobaczyłem, taki uśmiech mi się pojawił, także zaskoczyłeś mnie, stary. Pozdrawiam cię serdecznie, no i właśnie dzisiaj stworzyłem też takie koszulki, proszę bardzo, magazynier. Jeszcze może będę je przerabiał, zobaczymy, chyba napis magazynier powinien być jednak do góry, mi się wydaje, a logo niżej. No dobra, zobaczymy, to jeszcze tam się będę bawił. Dzisiaj koszulki na szybko stworzyłem, jeszcze nie są, słuchajcie, do końca zrobione. Także to tyle, moi drodzy, będzie mi bardzo miło, widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i cóż, zapraszam ciebie do subskrybowania kanału i śledzenia serii Supermarket Simulatora, bo już niedługo startujemy na live'ach na żywo, na waszych oczach, od zera do milionera. Także jeszcze raz cię będę z tym wszystkim mierzył. Jak masz jakieś pytania, to pisz śmiało i przypominam, że paczkę tych wszystkich modów, o których mówiłem, już gotową do zainstalowania, przygotuję dla osób, które wspierają mój kanał, chociaż symboliczną kwotą, ale wspierają, będzie to jak najbardziej dla wszystkich wspierających udostępnione i wysłane. Jak wspierać mój kanał? No masz linka, który YouTube ci podsyła. Mówię oczywiście o tym linku, którym YouTube mówi wesprzyj kanał. Mówię o tym przycisku. Jak tam klikasz, wspierasz kanał. Ja to widzę, że wspierasz i wtedy ci z miłą chęcią, drogi widzu, to wyślę. Także do zobaczenia, trzymaj się, dużo uśmiechu. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo na pewno jesteś super. Także trzymaj się, cześć.